Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na kanale, w którym zaprezentujemy talię z potworów. Tym razem będzie to na zemście, zemsta ukrytego nazwałem, choć gramy Ciri. Aczkolwiek wcześniej miałem tu ukrytego, tylko teraz ze względu na podróż dodałem Ciri, żeby kontrakty wykonywać. A nawet jeszcze... A jest ok, wszystko. Także przejdźmy do gry, potem omówimy talię. Okej, okay, mamy przeciwnika. Skellige. Pani lukarska zbroja mnie trochę zmyliła, ale Skellige, Skellige. Ja tu pasuję na Skellige. No dobra. No dobra, dobra. Przejdźmy do wymianki. Mamy pokutnika, więc pługo wymierzamy. Ogólnie pługo staram się wymieniać, bo z pokutnika zazwyczaj chcę go wyciągać. Aczkolwiek nie tylko on jest do wyciągnięcia z pługo. Średnio. Ale dobrze, że nie my zaczynamy, więc. To jest taka, taka rekompensata w tym wszystkim. On blokady chyba nie będzie miał żadnej, więc mogę. Myślę, że mogę z powodzeniem rzucić sobie tego pokutnika. Wielkie są twe winy. A pokutnik da nam albo bestię, albo pługo. Może również dać Manticore, no i panią jeziora. Także taki oto zestaw. Na razie po prostu już będziemy wrzucać w tą zemstę. Zemstę ogólnie, żeby nie siadło. Dobra. Jakbym miał coś z piątką, mógłbym wykorzystać. Kopa, ale ten najlepiej. Chroncie nas przed tym szaleńcem. Ot. Jest to jakieś rozwiązanie, ale nie chciałbym już teraz używać. Może. Chyba, że. Scenariusz. To jest masa punktów. Ale może potrzebna mi ta masa punktów tutaj. Tyle, że mam jedną zemstę. Właśnie, też mnie ma teraz wystarczającej ilości jednostek z zemstą. Musiałbym grać z szepczącego. Nie jest do końca dobre rozwiązanie. Może po prostu... Ops, tak. Zagrajmy to... Tą jeszcze jednostkę z zemstą, zagramy sobie Endriagę, żeby zjeść tych dwóch, no i zobaczymy. W ten sposób jednak. W ten sposób, okej. Okay. Dobra, zrobimy tak. Robimy tak, zejdziemy z Pugo, nawet dobrze, że Pugo. Wiemy, z czym się mierzymy. Przeciwnik bardzo dobry. To będzie pas, bo ona go wzmocni. No okej, okay, niech jest, niech mu jest. Ma Arnionfa, no to spoko, nieźle. Tym pasem. Aczkolwiek trzeba uważać, bo na koniec trochę tych punktów wcześnie. Okej, tak, o, nawet spoko. To wyciągam. To wrzucimy na pusto. Endriagę, bo mamy Kejrana jeszcze, więc chociaż... Szepczące pójdzie może w Detlafa.
Ale dobra, jeszcze jest scenariusz, więc jest. Więc jest dobrze. Teraz tak, byle nie miał jak skontrować obrońcy i jeszcze muszę przątkę dobrać. To jest dosyć ważne. To może mi zapewnić zwycięstwo. O. No to w sumie karty bardzo dobrze dobre. No nie mam bestii. Nie mam bestii, mógłbym ją pozyskać za jajko na przykład. Znając moje szczęście, to może, nie być tej bestii. Może lepiej zostawmy sobie to jajko i tak jest już bez tej bestii. No dajmy tego obrońcę. Zobaczymy co wystawi. No to, że będzie też jakoś chciał się rozstawić z początku właśnie. Najpierw pójdą te. Kardelakar. Zniszczyłoby się go, ale... Chociaż na Mirunę to będą dobre cele, dobra, chwilka. O ile ich nie zbafuję. Puścimy panią jeziora. Witaj ponownie, Geralcie z Rivii. Pani jeziora i teraz... Natomiast scenariusz jeszcze najpierw musiałbym sobie wrzucić. Dobrze myślę? Tyle, że wtedy na zemście nie mógłbym dać mi runy na początku. Czekają nas łupy! O jakich wam się nie śniło jednym ciosem! Kurde, ale ta miruna się prosi, by ją teraz rzucić. A ile mam prócz tego jednostek na zemście? Teraz dwa, zrobię to. A to się zbafuje. Kurde, muszę tą przątkę rzucić. Nie mam wyjścia. Ranić tamtego rębacza. Śmierć to dopiero początek! Liba poszedł. Aha. Dobra, gramy. Nie, Miruna jednego zabija. Znaczy, przejmuje. Zabija, nie zabija. Jakbym zagrał Manticore. Raz, dwa, trzy, trzech mógłbym zniszczyć. Manticore. Nie przejmować, a niszczyć. To jest rozwiązanie. Zawsze dwa zwyczaj pod Mirunę daje, bo lepsze punkty, ale. Może w tym przypadku nie tym się będziemy sugerować. To nie tym się będziemy sugerować, a właśnie niszczeniem jego jednostek, które i tak już były zbuffowane dosyć dużo, mocno. Tego raczej nie pozyska, chyba że ma błogosławieństwo. To może zejść na Sirocco. Jeszcze raz możemy użyć Manticore. Jeśli nie rzuci nic... Inaczej, jeśli rzuci jakiś czar, to jak najbardziej. Jeśli rzuci coś niskiego do 4, no to teraz Miruna. Nie mogę sobie pozwolić na Mirunę, no bo to był tylko cel na jedną jednostkę. A on by dalej się piął w górę z dwoma i zarówno z Dagurem, jak i z Rębaczem. A dwóch nie skontruję na koniec. Tylko jednego jestem w stanie. Za co tutaj robi? Jeszcze obrońcę. Trochę niewygodna sytuacja dla mnie. A Mirunę to trochę słabe. Dobra, z Morzyca.
Nie bił czwórkę? A, on ze krwi sobie robi. A, kuma. Ile nam trójeczkę mógłbym wziąć. Ale dobrze, jakby jeszcze chwilę przeżyła. Więc może... Wygrajmy po prostu jajko. Dobra, zjedzmy tą mantikorę. Ej, zabił. Dobra, Miru nasiądzie tylko raz. Ale niekoniecznie musi teraz. Może wygnać. Nie sądzę, żebym miał coś mocniejszego. Teraz może Miruna. Ale nie, bo ja nie mam. Nie mam dominacji. No tak. Trzymajmy się chwilę. Wolność. Pragnę wolności. Wygramy. Dobra, na razie sami. Zamieniuj. Przejął jednego, ale... Znaczy przejął, niekoniecznie mi przejął, bo było na to 66% szans, ale było. Trochę tego. To będzie 50%. Dalej, próbujemy. 50% wystarczająco mnie zachęca. No i spoko. No i ładunki. Ładunki polecą w deklapa. Nie oszczędzamy nikogo. Raz. Dwa. No i północnica trzy. No nie sądzę, żeby zrobił tyle punktów jedną kartą. Nie ma szans. No ale ten to. No, no i właśnie tak to wygląda. W rundzie w naszej 5-3 rozgrywce. Tak ja drugi raz zagramy. Aha, zrobiłem zadanie z podróży, to ostatnie co tam brakowało. A wiem o co tu chodzi, ale już wiem. Więc partia numer 2. O dera. I mirror. Trochę podejrzewam, że tu będzie jakieś jednostki zgonu, bo tak ostatnio grają na tej umiejętności. A powiem szczerze, że właśnie to jest najgorszy możliwy przeciwnik. Dla mnie. Więc może... O, jeszcze to wymieńmy. No, biesa puścimy oczywiście. Sobie, bo... Dobra, biesik. To teraz robię konkretne punkty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Choć pokutnika też aż tak nie liczę, bo on ma pokrzepienie. Oczywiście pokutniczka sobie zagramy. No, chyba że jakoś go skontruję, ale mam nadzieję, że nie. Jest też kara. Bo ja na przykład jakbym miał Mirunę, bym mógł mi go przechwycić. Ale to musiałby zużyć umiejętność dowódcy. Nie, Egernaga. Może to powinienem jeszcze grać.
sumie mam dwa. Gramy. Nie zwróciłem uwagi na to. To nie będę chciał jakoś może mega długo to ciągnąć. Antigore na pewno nie, no bo te jedynki mi tu jednak partaczą sprawę. No może chcieć to spasować. Takie prawdopodobieństwo. No dobra, puścimy sobie tego jednego pana. Pasik będzie? Pytanie, czy ja to zrobię potem, bo się tak mogę wystawić. Zależy co mi wyciągnie. Ale ja tego chyba trochę. Dobra, dobra, dobra. Pomyślmy, jakby to teraz można wychwycić tego. Tu mam 6. 11 punktów za mało. Za mało, za mało. Fajnie to ugrał. Liczyłem, że jeszcze zagra kartę, bo chciałem zejść z tych mglaków. W dobrym momencie, naprawdę w dobrym momencie spasował. Pas na równych, na 5. Dobrze, pasujmy. Zobaczymy. Na jedno wychodzi, czy nie ma sensu wyrzucać teraz dobry kart, żeby wygrać rundę, a zejść na minus dwie karty, no bo to też się mija z celem. Nie mam clearana. O, mówi, że masz. Nie mam zmożycy jeszcze, to jest też dosyć niefajne. Z drugiej strony na zemście mam Mirunę, mam Manticore, więc... Aha! A czemu on tak zrobił? Miał wyciągnąć karcioszek jakiś? Może właśnie pustynnica zagramy? Zgnilec może się przydać. Będę dobrać smożyce. Smożyce i Sirocco i byłoby super. Sirocco też może się przydać. Na jakieś wysokie jednostki. Na razie bez szału. Może to. Okej, okay, bestia jak najbardziej na tak. I jajo harpi, no kurczę, no szkoda, szkoda, bo bez tej zmożycy wiele punktów tracimy, tak jakby. Może nam zabraknąć. Tym bardziej, jeżeli on będzie miał na przykład scenariusz. Ale liczę, że nie będzie miał. Zagrajmy obrońcę na start. Standardowo. No było spore prawdopodobieństwo, no, szkoda, że 4 złote w talii. Teraz tak się nie przyfarciło jak w poprzedniej rundzie. Zagrajmy sobie. O tak. Może przejmę te larwy Miruną. Zobaczmy. No albo ewentualnie. Właśnie. No dobra. Lecimy. Tylko teraz trzeba też rozważyć, co gramy w poszczególnych sytuacjach. Jest minus taki, mam mało pożerki i za mało. I to się trochę może obrócić przeciwko mnie, więc... A, dawałem Kimor. Więc kluczowe... Chwila. Na ilu skończyły? Na 4. Teraz musi Miruna obowiązkowo. Żal, że muszę cię zabić. Jeszcze raz.
Trzeba mu silniki wziąć. Widzę, już widzę, na czym on oparł gierkę. No i to było, o. I to zazwyczaj przeszedł wszystkim w odpowiednim momencie użyta Miruna. No tak, 2-0 win. Aha, bo mi się posypało trochę. A nie, nie posypało, ja dopiero to wiem. Tamtą rangę wbiłem przecież. Dobra. Nie, że przegrałem coś, ale nie. Ja miałem dzisiaj 5 rangę, to jest 4. Dobra, omówię. Omówię talię. Zemsta. No i oczywiście urna cieni, jakby inaczej na zemście. Glaki pod wyciągnięcie się stali kart, no i też jest zemsta, więc nie będę długo nad tym rozwodził. Biesik pod wzmocnienie jednostek w ręce zemstą. To taki bardziej zapychacz, ale jak widzicie, czasami może zrobić konkretne punkty, tak 8 maksymalnie myślę bywa, ale bywa jak w rundzie trzeciej rzucicie, że tylko za 5 wejdzie, nie? Bo dwie jednostki zemstą na ręce bywało i tak u mnie. Jaja Endriak, to słabe, to raczej zapychacz. Staramy się unikać tego. Endriaga Wojownik, oczywiście bardzo dobra karta pod pożeranie jednostek zemstą. Jajo Harpy, bardzo dobry brąz na zemście. Dlatego aż 2 sztuki, a zgnilec tylko 1, bo robi mniej punktów. Znaczy mniej, robi tyle samo punktów, ale zgnilec jest niepewny pod tym względem, że 4 punkty obrażeń losowej jednostce, no a niekoniecznie ta jednostka może mieć 4 punkty siły. Może mieć na przykład 2, 1, a ona go uderzy za te 2 czy tam 1 punkt, więc robi 5, 6. Jest niepewny, do 8 maksymalnie, tak jakby. No wolę mieć pewne punkty na stole. Przynajmniej dlatego tak zdecydowałem, ale jak chcecie, możecie inaczej zrobić. Pustynnica. No to takie mini silniki, a jednocześnie i pochłanianie, więc jest bardzo dobra karta. Cyklop to też raczej takie coś na zapchanie. Faktem, że można tą zemstę odpalić, uderzyć przeciwnika, ale rzadko go używam. Pokutnik to jest bardzo dobra karta, bo raz, że ma pokrzepienie, dwa, że ma zemstę. A 3, że tam wyciąga bestię, Manticore, Panie Jeziora lub Pugo, więc daje sporo możliwości. Oczywiście na zawsze najchętniej używam go na Pugo, więc to staram się wyjść na ręce. No ale co by nie było, co nie wyciągniecie, też będzie dobrze. Bestia wyciągnięta też może punkty fajne generować. Właśnie, a propos bestii. Tak jak na przykład widzieliście teraz, druga karta po obrońcy i się już wzmacniała. I nie miał jak tego skontrować, więc potrafi fajne silniki to być, fajne punkty robić. Manticore zobaczyliście w pełnej krasie na mojej pierwszej partii, gdzie spaliliśmy mu silniki na Skellige. Także czasami bywa słaba, ale ogólnie jest za 7 prowizji, to jest wystarczająco dobra karta, by ją tu dać. I zemsta, jakby mogło być inaczej. Pani Jeziora to jest tarcza, rozkaz daje sojusznicze jednostce tarcze i to dajemy w Przątkę. Bo Przątka jest tutaj najbardziej wrażliwą kartą, a jest jednocześnie bardzo, bardzo potrzebna, no co widzieliście. Tym bardziej jeśli nie mamy obrońcy na linii z nią, bo to już tak może być. Zawsze chociaż to tarcza będzie nas chronić. No chyba, że gramy przeciwko Nilfgaardowi, no to różnie się może potoczyć. Pugo to do wyciągnięcia z pokutnika, duże punkty, tak jak mówiłem. Keiran to jest pod odpalenie zemsty na poszczególnych kartach. Aczkolwiek jeśli mamy Detlafa, no to pod Detlafa w dużej mierze. Zagra jednostkę zemstą swojej talii. No i wyciągamy co mamy najlepszego, a czego nie dobraliśmy. Nie będziemy więcej mówić. Miruna, no to jest kluczowa karta w tej talii. Ponieważ tak jak widzieliście gdzie w drugiej partii zachwyciliśmy mu wszystkie kluczowe karty, to doprowadziło do pasu z jego strony. No ale mimo wszystko jest użyta z dowódcą i na jednocześnie z Przątką, no to robi naprawdę sporo punktów, zwłaszcza jeżeli przeciwnik ma wystarczająco dużo czwórek, które można przejąć. Król jaskiniowy, obrońca, no to pod Przątkę obowiązkowo. Pierwsza karta przed Przątką rzucona. Detlaf. Żeby punkty generować, tu nie odpalimy go w żaden sposób z Przątki, no ale możemy go zjeść i zrobi nam te 15 punkcików.
No mamy go czym jeść, Kejran. Niżej są Endriagi. No i ze Zmorzycy mamy też kartę, a zaraz o tym do tego przejdziemy. Piątka, no to już do odpalenia zemsty ze wszystkich kart zemstą. Też jedna z głównych kart. Ona i Miruna to takie chyba dwie najważniejsze karty w tej talii. Sirocco to jest kontra na scenariusze i na takie inne karty. Albo tu za wiele kontry nie ma, jak widzicie w tej talii, więc chociaż postanowiłem to Sirocco dać. No i Zmorzyca to też jest jeden z takich większych silników naszej talii. Pozwala nabrać tempa, zwłaszcza jeżeli na przykład my zaczynamy, więc warto ją mieć wtedy na ręce, bo można utrzymać to prowadzenie i nie schodzić na minus 1 czy 3, podobnie nawet na minus 2, ani na równych kartach nie kończyć. Dobra, Urna Cieni, no to już mówiłem. Dobra, coś tu jeszcze. No tyle myślę. Pograjcie, potestujcie. Ja tylko sobie zobaczę w podróży jeszcze, co tam mi się odblokowało. Aha, nic konkretnego. Myślałem, że coś lepszego. Także dziękuję za oglądanie. Zachęcam do zasubskrybowania kanału. Zostawienia łapy w górę, jeśli się podoba. Talia. No i tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych odcineczkach. W przyszłą niedzielę na pewno. Aczkolwiek myślę, że w piątek wyruszymy z areną. Także hej, na razie.